widział, czyli widziałeś kolejny unboxing na moim kanale. Od dłuższego czasu nie było unboxingów na moim kanale. Ostatni unboxing to był z Uncharted. Dzisiaj mamy specjalny unboxing edycji Sleeper Agent Edition Tom Clancy's The Division. Więc dzisiaj do mnie już doszło na PlayStation 4, ponieważ na komputer już wykupili i w Niemczech, i w Polsce. Więc kupiłem sobie na PlayStation 4, kupiłem sobie ją w Polsce. Kupiłem ją na stronie konsole i gry, na której kosztuje aktualnie ta edycja 493 zł razem z przesyłką. I tak oto wygląda z przodu. Bok. Z tyłu jest pokazane, co jest. Wszystko. Bok. No i co? Otwieramy. Ludzie, jaram się, bo Nikolas, mój brat, poszedł teraz do szpitala, leży w szpitalu. I ja, jak to się nazywa, mama przyjechała na chwilę wziąć rzeczy i ta gra doszła we wtorek w premierę do takiego typa, co miał mi ją wysłać i on ją od razu wysłał i mama mówi, pewnie gra w sobotę dojdzie, dzisiaj mamy czwartek i już edycja do mnie doszła, więc kurde mol i patrzę, bo goście jakiś przyszedł, wieszcie, przesyłka i patrzę, coś takiego, wielkość chyba jak The Division, nie? I mama mówi, tak Max, to to... I ja od razu szybko, bo akurat sobie do kebaba szłem, zamówić sobie jedzenie, bo dzisiaj cały dzień w domu sam będę, więc akurat się jarałem, więc szybko przyszłem, więc zdejmujemy to sobie. I w środku mamy takie same pudełko, tylko z tyłu jest takie coś teraz. I te pudełko jest rozsuwane, więc połóżmy sobie to, żeby nic się nie stało. Sorki, jak tam burdel jest z tyłu, no ale tak to jest już. No i co? Otwierajmy sobie. Więc to się otwiera z obydwu stron. Można to sobie zdjąć i zostaje takie coś. Można to sobie zaraz z powrotem złożyć i sobie postawić na przykład. Tak jak ja teraz. No i co? W środku mamy pierwsze rzeczy, tamto na koniec pokażę. Mamy artbook SHD. Pomarańczowo-czarny, oczywiście tak jak gra. Wiecie, logo, ogólnie wszystko, tak to wygląda, twarda oprawa, fajna, artbooki, ile ma stąd, tu jest właśnie content, 0,4 agenci, 12 equipment, czyli itemy, 16 frakcje i 24 New York City, czyli New York, Nowy Jork, strona, nie wiem czy to są strony liczone, nie, strony nie są liczone, no ale to artbook, więc jest dużo zdjęć. Kolejna rzecz to... Mamy w takiej torebeczce i to jest plakat. Nie chciałbym tej torebeczki uszkodzić, więc otworzę to tak, żeby tego nie uszkodzić ogólnie. Czekajcie. Tak pomyślicie, Max, otwieraj to, nie bój się, kurde. Nie, to jest fajna taka torebka, nie chcę jej ogólnie rozwalić. Czekajcie, włożę swój nóż i przetnę to tak. Dobra. Więc otworzyłem i w środku mamy plakacik, który wyjmujemy. Tak on zaraz... No jaki dziwny zapach ma. Dobra. Plakat jest całkiem duży. I tak to wygląda. Jest napisane Save What Remains. Tak oto wygląda nasz plakat. Jest całkiem fajny, wam powiem. Podoba mi się. Myślę, że go nawet powieszę sobie. No i co? Chowamy go sobie z powrotem do torebeczki, żeby... Nie zepsuć, nie nic, po prostu szanujemy ludzie. Trzeba szanować takie rzeczy. No i co, kolejna rzecz to jest Season Pass, który się dostaje w karcie. Więc tak, zobaczcie tutaj, tak oto wygląda z przodu i z tyłu. W środku mamy oczywiście kod na Season Pass i wszystko, to jest taka karta. Więc to sobie odkładam. Dobra ludzie, tutaj się dostaje Hazmat Gear Set i National Guard Set. Musiałem wyciąć tam, bo pokazałem wam niechcąc kody i się to dostaje jedynie jak się ma zamówiony pre-order, więc tak. Kolejna rzecz to jest oczywiście nasza gra Tom Clancy's The Division w pudełku normalnym, nie ma steelbooka widzę chyba w tej edycji, no szkoda, że nie ma steelbooka, bo za tyle pieniędzy ile to kosztuje myślę, że steelbook powinien być, a można właśnie kupić edycję nie taką, tylko można sobie na przykład zamówić tak jak tu w Niemczech na przykład z samym steelbookiem grę w edycji normalnej, gdzie powinno, myślę, że w takiej edycji za tyle pieniędzy się dostać też steelbooka. Więc tak, mamy grę w pudełeczko, oczywiście płytka, wszystko pięknie, nic nowego, więc możemy sobie to włożyć. I kolejną rzecz jest torebka na ramię,
To się nazywa Armband, nie wiem jak to po polsku, nie pamiętam dokładnie. Tutaj można sobie otworzyć, znaczy tak naprawdę możecie tu coś włożyć, ale kurde, ała! Mam rozcięty tu palec, co strasznie boli. Dobra, więc tak to wygląda, tu można też tako sobie rozpiąć, tako. Tutaj jest oczywiście logo Tom Clancy's The Division. I w środku mamy sznurek, że można sobie na rękę przyczepić. Fajnie. Fajnie, fajnie, podoba mi się. Taki mały dodatek, ale bardzo fajny. No i przechodzimy do finału edycji, dla której ja to kupiłem. Czyli mamy zegarek. Wygląda to jest w takim pudełku, na którym jest pokazane SHD Extreme Malice Extrema Remedia. I tak to się otwiera. Mamy w środku oczywiście zegarek. Zegarek nie jest żadnym gównianym plastikiem, jak to się kupuje takie edycje i wszystko jest typowo z plastiku. Nie, zegarek, o, na poduszeczce jest fajne, widzę. Się zdejmuje to. Tu w środku mamy jeszcze... Opsa. Aha, mamy baterię do zegarka. Mamy baterię. Dodatkowy ten, jeżeli ma się dłuższą rękę. Grubszą rękę. I mamy śrubokręcik, żeby można było sobie wymienić na przykład. Tu jest oczywiście obsługa naszego zegareczka. I zegarek zaraz wyjmiemy. Poczekajcie, ludzie. Więc to sobie schowamy znowu na dno. Więc tak, zegarek jest na poduszeczce fajnej tutaj, widzę, że zrobiony. Wyjmiemy sobie poduszeczkę. No fajnie, bo nas szanują, widać. No i zegarek jest z metalu, wam powiem. Z metalowy zegarek. Nie żaden plastik gówniany, który się łamie za 5 minut. Ale jest ciężki, metalowy zegar. O ludzie. Tak to wygląda. Więc może nałożę go sobie na rękę, zobaczę, czy jest akurat na mnie dobry, czy jest za duży. No dobrze leży, znaczy jest trochę za duży, ale leży dobrze, wam powiem. Czekajcie. Trzeba włożyć właśnie, o nie, patrzcie, działa. Pokazuje, nie wiem czemu jest 8. Jak ten się włączy, jest timer. O, i teraz jest godzina, jest 1:18. Mamy czwartek. I patrzcie, ale to zajebiście wygląda, ludzie. To jeszcze możemy sobie, no, można sobie wszystko tu zmieniać. Więc timer, czas mogę sobie, jak będę nagrywał, to mogę sobie włączyć oczywiście. No i tutaj mamy ten oczywiście przycisk, który włączał te światło. O, o, tutaj można rzeczy jeszcze zmienić. Oje, Rio, Rom, Cell, co to jest? To jakieś inne miasta widzę. Sydney. Wszystkie miasta, co? Co jest pokazane, wszystkie miasta w Ameryce? Berlin, cio. Chyba Berlin. Chyba trafiłem na Berlin. No i co? Zegareczek mi się bardzo podoba, ludzie. Edycja jest warta swojej ceny, jeżeli się dostaje taki zegarek, ludzie. Łapka w górę dla ludzi, którzy to zrobili. Oczywiście dla Ubisoftu. Będę grę ogrywał cały czas teraz. Więc jeżeli chcecie odcinki, możecie mi napisać. Ja może coś z tego nagram. Więc to było na tyle w tym unboxingu. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Jeżeli unboxing wam się spodobał, stawcie jakieś 50 łapeczek w górę. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Dzisiaj byłem ja, oczywiście edycja kolekcjonerska. Mówił dla was Max, pozdrawiam bardzo serdecznie i na razie.